Konrad, gdzie jesteś? Konrad! To już? To już. Ale tak już. Wołałem cały weekend, jak się do mnie odzywałeś. A, zaginąłem w ak... Kurwa, dlaczego przerywasz? Serio? Konrad się nazywa? Zepsuła mi. Zaskoczenia. No i kurwa, jak ja tu pracować mam w takich warunkach. Zaginąłeś w akcji. Zaginąłem. W sensie... Czekaj, poczekaj. Musimy się przedstawić. Słuchajcie podcastu Comics Mania. Ale to w sensie tamtą wyrzucamy? Nie, zostawiamy. A, cześć. Konrad. To chyba będzie jeden z tych odcinków. Chyba tak. Od razu powiem, że dziś od rana czuję się, jak bym był trochę najebany, ale w złym znaczeniu tego słowa. No, dzisiaj napisałeś to do mnie. Tak. Co to znaczy? No, tak jestem oszołomiony, wkurwiony. Ale to ludzie po to piją, żeby być oszołomieni. Nie wiem, nie piję od chyba 10 lat, więc nie pamiętam, że... Nie oszukuj. Oj, tam czasem się zdarzyło, ale nigdy się nie najebałem od tego momentu. To prawda. Więc takie picie, to wiesz, się nie liczy. Słuchajcie, podcastu... Ilu z was może powiedzieć, że się nie najebało przez ostatnie 10 lat? Ci nieletni. Przecież chuj wie. Ja najwięcej piłem, jak byłem nieletni. No właśnie. Więc jakby... No, szanuj naszych słuchaczy. Wracając do naszego nieprofesjonalnego wstępu. Jak to? Słuchacie podcastu Comics Man. Jestem Sergiuszek i jest Konrad, którego... Poszukiwałem i oczekiwałem. Nie jest to moje pierwsze zaginięcie. To prawda. Nie jestem z tego dumny, aczkolwiek moje to najnowsze zaginięcie, które nie było de facto zaginięciem, jakby kiedyś bardziej zaginąłem. Tak, ale to chyba historia na kiedy indziej. Ale to jakby tak buduje, wiesz, ciekawość. Jakby ktoś, jeśli ktoś nas słucha, to kiedyś wam opowiemy, jak zaginąłem, a wiele osób jest w tą historię wplątanych, kilka miast. I wiele osób do tej pory ci nie wybaczyło. I otwarty słoik majonezu. To jest klucz do rozwiązania tej zagadki. Ale to kiedy indziej. I my myśleliśmy, że ty kurwa pojechałeś do Zakopanego te bardachy, to ty żeś tam robił. No bo lubicie z Mikołajem w góry jeździć, co myślimy, a pewnie pojechali w góry, nie ma zasięgu, dlatego się nie odzywa. Oj, słuchajcie, jakby nie, w ogóle, to znaczy inaczej, nie słuchajcie, co on w ogóle pierdoli. W ogóle, na pewno też macie tak w weekend, że czasami zobaczycie swojego partnera, partnerkę i stwierdzicie, że nie chcecie nic więcej poza nim, nią w ogóle. I taki był ten weekend. Czwartek wieczorem, jutro się odezwę, napisałeś. I ja czekałem. Ale no wiesz. I przystałem. Ty też na pewno jak widzisz baretkę, to zapominasz o całym świecie. Może i tak, ale z tyłu głowy pamiętam, że muszę coś zrobić ważnego i ktoś na mnie czeka. Pisze, nie mogę teraz. To, jeśli ktoś z nas, jeśli ktoś słucha nas, to wyciągnijcie z tego lekcję, gdybyście chcieli zakładać podcast ze znajomym, bo bywa to trudne. Ja staram się nie smucić Serka, ale nie jestem tak przykładny. Skoro jesteśmy już przy besztaniu cię, to teraz się możesz wytłumaczyć, dlaczego znowu nie powiemy kolejny raz rzędu o WandaVision. Słuchajcie, no... Znamy się nie od dzisiaj. Słuchajcie, no próbowałem, nie powiem, że nie. Małe mankamenty techniczne nie pozwoliły mi... Polskość. Tak zwana. Wiecie, jak się żyje w kraju trzeciego świata, to jest problem z dostępem do pewnych przywilejów. Szczególnie jak chcesz to robić legalnie. A ja zawsze chcę robić rzeczy legalnie. Nie zawsze mi to wychodzi, ale chcę. Tylko nas po prostu nie zdążył obejrzeć. Nie zdążyłem obejrzeć, więc... Przeciwnością była technologia. Więc standardowo Serek jest ten, który mógłby, ale ja go blokuję. Tak, i was. Kukle mnie aż swędzą z niecierpliwości, żeby porozmawiać o tym, co tam się odpierdala w tym serialu. Ale, nie mogę. Ale dzisiaj porozmawiamy, co się odpierdala w ogóle w innym filmie. Tak, bo dzisiaj będzie o filmach. Właśnie, zawsze garzesz na początku w ogóle mówić, o czym rozmawiamy, a patrz, ile już zmarnowaliśmy minut. Zmarnowaliśmy piękną rozmowę. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Poczekaj, bo jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, to chciałem ci powiedzieć o jednym wspomnieniu, miłym dla odmiany. O. Wiesz, co było około 5 lat temu? No, w tym czasie mniej więcej. Co my teraz mamy? Luty?
5 lat temu? Nie, no nie wiem, powiedz. Pamiętasz, jak poszliśmy na randkę na Deadpoola? Znaczy, nie była randka, tylko po prostu poszliśmy do kina razem. Ale że była okolica Walentynek, to tak się śmialiśmy, że to randka. Ty, nie pamiętam. Na Deadpoola, poszliśmy do kina w Lublinie. A wiecie, że on ma nawet koszulkę Deadpool? O, akurat jest niezwiązany z tym wspomnieniem. Myślałem, że tak się przygotowałeś. Nie, nie, nie. Poszliśmy i przecież nawet robiłeś wiochę przy kasie, jak kupowaliśmy bilety, mówiłeś, a wie panie, że on tu kiedyś pracował? A to, jak teraz to powiedziałeś? I to było, to było na Deadpoolu. I co, zawstydziłeś się? Nie. A no to super. No, tak a propos filmu, a propos kina, byłeś w kinie ostatnio, bo otworzyli kino. Nie w Lublinie. Jak to, bajka? No, a no bajka. Tak, przecież w Lublinie nie ma kin studyjnych. Wszystkie upadły, ja pierdolę. Instytucja, w której pracuję, ma problem z wprowadzeniem powrotu do rzeczywistości, więc jakby nie. Nie. A ty? Nie, jeszcze nie, ale wybieramy się powoli. A wy? Nie odwlekajmy tego, porozmawiajmy o filmie, na który naprawdę nie warto było iść. Ja nie poszedłem. Ja też. Pamiętasz, co robiłeś w 2005 roku? Chyba kończyłem szkołę średnią? Nie. Nie, chyba. A może? Nie. Nie wiem. Ile ty masz lat? Ale tak jak ja liczę, to jeszcze 35. To było ile lat temu, bo ja nie umiem liczyć. Oj, dobra. Dobra, nieważne. Zacznijmy rozmawiać o Fantastycznej Czwórce. Fantastyczna Czwórka z 2005 yeah. roku. To dzisiejszy temat tego pięknego odcinka. Jakbyście się nie dowiedzieli przez te ostatnie... Prawie 10 minut. Prawie 10 minut. Ale jestem głupi. Przecież jak ktoś kliknie, to będzie wiedział. No właśnie. Przecież... Co ty mnie strofujesz za każdym razem, żebyśmy powiedzieli? Buduje napięcie. Może ktoś playlistę ma włączoną i mu leci ciągiem i nie patrzy, co tam się dzieje na ekranie telefonu, tylko po prostu słucha. Myślisz, że ma playlistę, kurwa, zrobioną z naszym podcastem? Spotify odtwarza bez przerwy kolejne odcinki. Jak jest dostępny kolejny, to puszcza go z automatu, więc wiesz. Nigdy nie słuchałeś więcej podcastów niż jeden odcinek? To nie mierz wszystkich swoją miarą. Nie mierzę. Piękny film z 2005 roku. Powiedziałeś piękny? Piękny, ironicznie. To był film, który tak mnie nie interesował, że nawet jak ale byłem 14-latkiem i w ogóle mnie to kurwa nie, tak, ja też, nie interesowało. W ogóle mnie to nie obchodziło. Tak, ja też miałem tak, że im więcej informacji się dowiadywałem, na przykład w ogóle o aktorach, którzy tam grają, im więcej widziałem zdjęć, promo, trailera i tak dalej, tym bardziej byłem jeszcze bardziej niezainteresowany. To ty nawet się interesowałeś jednak, bo wiedziałeś, kto tam będzie grał, widziałeś zdjęcia z planu i widziałeś zwiastun. Ja nie widziałem nawet zwiastuna. Bo ale to nie, tak to, nie to, że jakoś tak się turbo interesowałem, no po prostu, wiesz, bo to były też trochę czasy, kiedy na przykład Jessica Alba w ogóle jakby, wiesz, no coś tam jakby miała taki swój trochę flow. Czy nie wiem. W sumie Jessica Alba kojarzy z Fantastycznej Czwórki. A, bo ty... W Sin City jeszcze ją kojarzy, czy to nie była ona. Mm-hmm, tak, tak. Ale wiesz co, bo ona grała też w takim pierwszym serialu, który postanowił zrobić James Cameron. A to ja seriali nie lubię, to wiesz. Kurwa, powiedział koleś, który ogląda, co ty tam oglądasz? Agentów S.H.I.E.L.D.? Nie! Bardziej kompromitującą sprawę. Pierwszą miłość? Tak! Już nie oglądam od dawna. Zrobiłem sobie duży detoks. Więc nie kłam z tym serialem. Dlatego nie lubię seriali. A Plotkara? To nie ja oglądałem. Ja byłem świadkiem oglądania. Dorotka to oglądała, a ja byłem po prostu w nie, tym samym mieszkaniu. To a to jak się nazywa ten serial o tym dziwnym transwestycie? Słodkie kłamstewka. Polecam. To jest poziom pierwszej miłości. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle Serek powiedział tyle rzeczy, zanim zaczęliśmy nagrywać odcinek, mówię, które chciałbym, żebyście kiedyś usłyszeli. I to jest moja obietnica. Jak będziecie dalej nas słuchać, to ja w ogóle zadbam, żebyście poznali, kim on naprawdę jest. Bo... Tak kurwa powiedziałaś, jakbym był jakimś co najmniej Romanem Polańskim. I to nie w tym, nieznanym od tej strony filmowej, tylko tej gorszej. Jessica Alba, wiesz, mi się w ogóle wydaje, że tam było kilku takich aktorów, których oni, wiesz, ten Michael Chiklis, on wtedy w ogóle miał chyba swój czas, w ogóle, bo grał w S.H.I.E.L.D., ale nie Agents of S.H.I.E.L.D., tylko po prostu S.H.I.E.L.D. I w ogóle, ale nie, porozmawiamy w ogóle o castingu, bo to jest w ogóle, bo to jest tak mdłe, a że... wiesz w ogóle, jak się nazywa pan, który był reżyserem tego filmu? Wiem, Tim... Story. Myślisz, że on znaje tą samą zasadę, co ja?
To znaczy? To, co, to jak masz nazwisko, powinno determinować to, co robisz w życiu. Nie, bo spójrz na ten film, kurwa, nie, w ogóle. No ale wyznawać mógł. Stwierdził, będę opowiadał historię, zostanę reżyserem. Wracając do filmu, bo dzisiaj bardzo będziemy chyba odbiegać od tematu. Ja nie chcę odbiegać, ja chcę się zagłębić w... W castingu. Nie, czekaj, bo chciałem powiedzieć, że chcę się zagłębić w średniactwie tego filmu, w żadności tego filmu. Czyli po prostu brodzić po kolana w rzadkim gównie. Nie, no słuchajcie, ja nie wiem. Ciekawe, czy jest tu jakiś obrońca, obrończyni tego filmu? Znaczy ja też nie uważam, że ten bo ja bym chciał na wstępie mówię, jeżeli szukasz obrończyń i obrońców, adwokatów diabła, to od razu mówisz, że dla mnie ten film nie jest jakimś najgorszym gównem świata, bo widziałem gorsze. Ale jest tak nudny i tak nijaki, że po prostu no, ciężko w ogóle o nim rozmawiać z tego powodu, chyba że trochę nie ma o czym. Tak, w ogóle to jest, ja też w ogóle tak oglądam ten film, bo masz rację, to nie jest ten film na przykład nie jest tak zły jak na przykład Elektra. Boże, to było tak chujowe, że wyłączyłem po 5 minutach. A to jest ciekawe, bo te filmy wyszły w tym samym roku. Naprawdę? Tak. I no dobra, ale to może trochę inaczej, bo tak. Jak sobie, bo pomysł trochę na rozmowę o tej fantastycznej czwórce był taki, że znaczy, co jest temat zastępczy? Nie. W ogóle pomysł był taki. Tak, on też był połączony z WandaVision. Pomysł był taki, uspokój się. Pomysł był taki, że uświadomiłem sobie, kiedy robiliśmy brainstorming odnośnie tego odcinka, że kilkukrotnie, ci, którzy nas słuchają, wiedzą, że mówiłem o tym, jak mnie astronomicznie totalnie nie interesuje Fantastyczna Czwórka. I pomyślałem, że to jest ciekawy challenge dla nas, żeby obejrzeć film, który okazuje się totalnie nieinteresujący. A ty w ogóle go oglądałeś wcześniej, prawda? Wiesz co? Chyba okazuje się, że nie. Bo, jak zacząłem. Słuchajcie, najlepsze kurwa było. O, przepraszam. Nie wiem dlaczego przepraszam. Najlepsze było to, że. Bo walisz kubkiem w stół, dlatego przepraszasz. Przepraszam, że rozchodzą się w wibracje. Słuchajcie, ja w ogóle. Tak, to będzie o mnie, ale też w ogóle tak się przygotowuję do tych odcinków, że dopiero po 10 minutach oglądania Fantastycznej Czwórki z 2016 roku zorientowałem się, że to nie jest ten film. Ja wiem, no. I tak sobie myślę, wiecie, bo nie, i tak nawet sobie myślałem, ej, ten film jest całkiem spoko. Bo tamten był chyba gorszy, nie? Nie, ale wiesz o co chodzi? Bo tam w tej nowszej wersji było takie... Pierwsze 10 minut jest spoko, bo tam są takie, jest trochę Spielbergowskie takie, wiesz, że niby takie dzieci, w ogóle, że tam Grimm i w ogóle, wiesz, że coś tam. I tak nawet sobie pomyślałam, że to nie jest aż tak cheesy i słabe. Nie, to nie jest inny film. Ale wiesz co, o tym też możemy kiedyś porozmawiać, ale... Możemy, bo ten film jest bardzo zły, ale jakby w inny sposób. To prawda. Znaczy nie wiem, bo nie widziałem. Widziałem tylko zwiastunek akurat. Tego. A, nie widziałeś. Nie. No, ale to tak, żebyście wiedzieli. Dzielę się z wami w ogóle swoimi przygodami z przygotowywania się. To skoro jesteśmy przy takim, przy pierwszych 10 minutach, to może... Jesteś, prostu... A już chyba trochę dłużej. Nie, chodzi mi o pierwszych 10 minutach filmu. O Jezu, ja bym chciał zacząć od pierwszej sceny. W ogóle to intro. Dlaczego ono trwa 10 sekund? Intro? Jak się zaczynali X-Men chyba, no. To było tak, że tam dodały napisy, no. Jakieś kody DNA, jakieś tak. Coś tam dziwne i to było rzeczy. Super. I to się chyba w taki napis X-Men układało? Nie, to się układało, a to nie układało się w ogóle w ten metal z Cerebro? A że... może, no nie wiem, coś tam się układało, w każdym razie trwało to co najmniej z 2 minuty, prawda? No coś tam. A tu zaczyna się podobnie, coś tam lata, coś się dzieje i nagle jeb, czwórka, Fantastic Four. I zaczyna się film. Kurwa, jak intro serialu z lat 2000. Ale wiesz co? Jak Lost. To ja chyba mrugnąłem za długo i nie zauważyłeś. Nie zauważyłem, ale to w ogóle, wiesz, ten film się zaczyna w taki sam sposób, jak jest dalej prowadzony, czyli w żaden. Tak, z dupy kompletnie. Ja w ogóle, wiesz, tak sobie myślę, nie, no w ogóle, wiesz, jakby tam w ogóle ten film ma żadną dramaturgię. On ma żadne aktorstwo. W ogóle najgorsze jest to, że wydaje mi się, że najlepszym elementem tego filmu, jeśli chodzi o postaci, jest kurwa Human Torch.
Tylko i wyłącznie dlatego, że ten Chris Evans gra tych takich amerykańskich przygłupów jakby z taką charyzmą, że to jest najciekawsza w ogóle rzecz w tym całym filmie. Przekonywująco. No, może taki jest po prostu. Nie, ale wiesz, no w ogóle tragedia. W ogóle mam wrażenie, że tam wszystko jest tak żadne. Tylko właśnie myślę, że uderzyłeś w ważny punkt, bo to trzeba w ogóle zaznaczyć. Ten film nie jest tak zły, jak już wcześniej wspomniana Elektra, że po prostu musisz zmuszać się, żeby iść dalej, bo on jakoś tam nawet płynie. W sensie tam jest dużo takich niedorzecznych scen. W ogóle na przykład, kurwa, ten Human Torch w ogóle z tym zjeżdżaniem po śniegu w ogóle, gdzie... No... Dlaczego oni się nagle znaleźli w Alpach? O co chodzi? Nie no, w ogóle, wiesz, ten cały... Jak to się mówi? Chciałem powiedzieć, jak się nazywają te widowiskowe, motocyklowe... Jak to się nazywa? Nie wiem, motocyklowe, widowiskowe pokazy motocykli. Nie no, w ogóle nie, no to jest, ja mam wrażenie... Tam się dzieją się rzeczy od czapy, kurwa. Tak. Chcą wpierdolić jazdę motocyklu, więc wymyślają bez w ogóle żadnego osadzenia w fabule jakąś scenę, w której Human Torch skacze na motorze. Co, żeby pojeździł na snowboardzie, to nagle wyskakuje przez okno szpitala i jeździ na snowboardzie. Tak. I są jakieś takie, kurwa, te sceny, jakby ich nie było, nic by się nie stało. Tak. To chyba miało pokazać, że Human Torch jest taki cool, młodzieżowy i rockowy, bo nie wiem, czy słyszałeś, jaka tam fajna młodzieżowa muzyczka leciała. Mam w notatkach w ogóle soundtrack, w ogóle po prostu, nie no, tam sobie tak myślę, a to jest w ogóle, wiesz co, to było nawet ciekawe, bo ostatnio mam renesans słuchania Smashing Pumpkins, jeśli są to fani Smashing Pumpkins, to w ogóle jakby to jaram się. Piszcie do Konrada, zakłada fan klub. Ej, ostatnio mam trochę taki, dla tych ludzi, którzy się urodzili w ogóle 30 lat temu, ponad 35. No, więc sobie słucham ostatnio tego Smashing Pumpkins i jak w ogóle usłyszałem, ale to było ciekawe w tym sensie, że ja nie wiem, to były takie czasy? Czy o co chodziło z tym soundtrackiem? Może dlaczego? Nie wiem, być może, nie pamiętam, już to było dawno temu. Bo wiesz, na przykład jestem przyzwyczajony, że jak są na przykład takie slashery, co nie, typu Krzyki, Wiem co zrobiłeś ostatniego lata i bla bla bla, no to tam są te soundtracki właśnie zrobione z tych takich gitarowych, riffowych, wiesz. No tamte filmy są trochę młodsze, więc, znaczy starsze, więc... Wiesz. Lata 90. No, to grunge. Wtedy taka muzyczka była popularna. A tu 2005? To już, ja już Beyoncé powinno w ogóle... Nie wiem. Nie, ale to, był jeden z tych elementów, które bym nazwał profesjonalnie od czapy. Tak. Ale kurwa, bo najgorsze tak naprawdę jest to, że pomysł był dobry, bo Fantastyczna Czwórka to jest początek Marvela tak na dobrą sprawę. No właśnie, ale... Więc coś, czemu się powinno składać w ogóle duży szacunek. Przez chwilę się bałem, że użyjesz słowa hołd. Hołd też. W takim znaczeniu, wiesz, no, tradycji, nie? Ale od której coś się wywodzi. Bo wiesz co, bo właśnie kiedy strategicznie rozmawialiśmy o tym, żeby podjąć ten temat w trakcie tego odcinka i on nie jest tutaj w ogóle z żadnego innego powodu, to tak sobie myślałem w ogóle o tych twoich chronologicznych aspiracjach. Mhm. I tak sobie w ogóle pomyślałem, jak oglądałem ten film. Dużo myślałem w trakcie oglądania tego filmu, bo za dużo nie mogłem się wkręcić w akcję. To sobie tak pomyślałem, jak totalnie można zjebać. Jak to, wiesz co, w tym sensie, że Fantastyczna Czwórka, której nie czytałem jako komiks, jakby w historiach stricte im przeznaczonych, widziałem tych bohaterów w jakichś innych crossoverach czy whatever, to zawsze miałem takie przynajmniej o nich przekonanie, że ta Fantastyczna Czwórka jest naprawdę fantastyczna, przynajmniej te pierwsze ich historie, że one były trochę takie out there, w ogóle wprowadziły w ogóle dużo tych nowych, tych wszystkich, wiesz, Inhumans, Submariner. Tak, to były przełomowe rzeczy. Tak. No. Tak naprawdę nie tylko dla samego Marvela, dla w ogóle całej historii komiksów, bo nie było wcześniej takich postaci jak Silver Surfer na przykład, albo Galactus, które są tak po prostu potężne i zajebiste. Czy tak właśnie głęboko osadzone w jakichś filozoficznych rozważaniach jak Silver Surfer pierwszy, nie? Zazwyczaj to były postacie bardzo takie głupkowate, które tak jak Superman, nie? Cała ich siła polega na tym, że mają moce i ratują świat i na tym się kończy. On nie zastanawia się nad sobą. A Silver Surfer pod koniec lat 60. to była postać, która
przez dużą część swojego własnego komiksu, latając po świecie, zastanawiała się nad istotą człowieczeństwa, albo wiesz, co zrobić, żeby ludzkość była inna, czy jest sens w ogóle bronić ludzkości, która w ogóle ma go w dupie i traktuje go jako zagrożenie z automatu. To było takie dość, jak na coś takiego jak komiks superbohaterski w tamtych czasach, takie mądre rzeczy, no. Więc to były rzeczy naprawdę wartościowe. I żadna do tej pory adaptacja nie podjęła tych w ogóle wątków. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. Bo wiesz co, bo właśnie mnie na przykład ten, wiesz, ten taki aspekt w ogóle właśnie taki, tej takiej powiedzmy szeroko rozumianej fantastyki, wiesz, takich przygód fantastycznych, które na przykład miała fantastyczna czwórka, trochę mnie na przykład nie interesował, wiesz, bo miałem wrażenie, że to jest trochę takie właśnie nieugruntowane na postaciach, przynajmniej rozumianych tych współcześnie, wiesz, bo rozumiem, że w latach 60. to jeszcze mogło robić robotę. Wtedy loty w kosmos były czymś, więc wtedy był hype. Tak, no. Wszystkie te naukowe rzeczy były pożądane przez odbiorców, więc dlatego Fantastyczna Czwórka się cieszyła popularnością wtedy. No i Fantastyczna Czwórka, w pytkę, super komiks, jeżeli chodzi o historię komiksu, o tradycję Marvela i tak dalej. Hold. I tego nie ma. Uważam, że do tej pory najlepszą adaptacją była animacja, która leciała na Fox Kids, bo przynajmniej oddawała ten dziwny taki humor, kurwa, Fantastycznej Czwórki, przynajmniej tej oryginalnej. Ale mówisz o tej animacji z robocikiem Herbie? Nie, późniejsza, z lat 90. Nie oglądałem. Bo ja Fantastyczną Czwórkę poznałem dzięki serialowi z Fox Kids. Nie oglądałem, bo ja już wtedy bojkotowałem Fantastyczną Czwórkę. No widzisz, no to ja poznałem ich wtedy, a później gdzieś tam w komiksach się pojawiali, ale tak naprawdę komiksów o Fantastycznej Czwórce jako Fantastycznej Czwórce to przeczytałem dosłownie kilka w życiu, bo też nie jestem jakimś fanem. Ale mam świadomość tego, że to jest ważna drużyna. Ale wiesz co, wydaje mi się, zastanawiam się, czy w Polsce jest Fantastyczna, na przykład, bo mi się w ogóle wydaje, że ten komiks jest bardzo amerykańskim tworem. Mm-hmm. I się tak zastanawiam, czy są ludzie w Polsce, przyznacie, którzy, wiesz, na przykład potrafią się wkręcić w ogóle. Wydaje mi się, że są fani Fantastycznej Czwórki. Może nie tej starej z lat 60., tylko tej bardziej nowej, ale myślę, że są. No i powstał ten film, który kurwa tak naprawdę, nie wiem po co on w ogóle jest. Żeby zarobić pieniążki. Ja wiem, żeby zarobić Bo ten pieniążki. Film dokładnie wygląda właśnie tak. No tak, łącznie z tymi product placementami, które były na każdym kroku tak ordynarny sposób, że tylko gorzej robi to Klan chyba. Jezu, nie. Ja w ogóle, wiesz, ja miałem taki motyw, to w ogóle jakby można, tak? Wiesz, więc wiesz, to jest w ogóle, mam wrażenie, jeden z wielu, ale ten jest, wydaje mi się, podstawowy grzech tego filmu, że, o Boże, po co ta religijna konotacja? W sensie, wiesz, że nie udało im się nawet wygenerować w ogóle właśnie tego poczucia. Nie tej ma fabuły po prostu. To jest największy grzech. Słuchaj, on nie ma fabuły, on nie ma postaci, bo to nie są postaci, tylko jakieś szkice postaci. Bo ja mam wrażenie, że twórcy stwierdzili, że to jest tak znana marka, że oni pójdzie. Nie muszą tego w ogóle w żaden sposób przedstawiać za bardzo, bo nawet zwróć uwagę na to, że to jest jeden z nielicznych starych filmów superbohaterskich, w których origin nie trwa pół filmu, tylko jest 10 minut, 15 minut, patrzyłem z zegarkiem. Po 15 minutach zyskują moce. Mhm. Oczywiście zanim dochodzi do aktywacji mocy mija kolejne 15, więc to jest prawie 1/3 filmu, ale nadal nie jest to Spider-Man, w którym po prostu mam wrażenie, że cały film chodzi mi o Spider-Mana z Tobeyem Maguire'em. Wiem. No były trzy różne, więc. Rozumiem, ale wyczułem, o co ci chodzi. No, dobrze. Że cały ten film polegał na tym, że on jakby się uczy swoich mocy i uczy się bycia Spider-Manem, co jest jakimś pomysłem na prowadzenie fabuły, no bo przechodzi tą drogę bohatera klasyczną, taką mitologiczną, co nie? Mhm. A tutaj tego nie było, kurwa, tutaj nie było nic. Nie było to nic. To są takie oderwane od siebie postacie i wątki, które równie dobrze można by się wielu pozbyć i nic by to nie zmieniło. Ale wiesz co, jakby, bo coś mi się przypomniało z tego filmu. No. Był taki moment, który mnie trochę zaktywizował jako widza, ale też myślałem w tym sensie, że jest jakiś dla mnie absurdem, którego nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, jak na przykład są te sceny, w których reagują na nich ludzie. I reagują po prostu, kurwa, jakimiś wiwatami, kiedy to tak naprawdę oni wygenerowali problem. Wiesz, jakby poza tym nic nie zrobili. Nic nie zrobili, tak. I to jest, wiesz, i tak właśnie o to chodzi w tym filmie, że on nawet nie konstruuje scen, które jakby są
mają jakąś, ugruntowane są w jakiejś takiej wewnętrznej logice tego świata, tylko to są takie nalepki. Tak. To takie jakby wziąć, nie wiem, jakieś luźne pomysły, w sensie wiesz, spotkali się... Których nie trzeba uzasadniać. Żeby sobie opracować fabułę, wymyślili kilka pomysłów i te pomysły po prostu, kurwa, sfilmowali. Mm-hmm. I w ogóle nie połączyli w całość i w ogóle ich nie rozwinęli w żaden sposób i nie ma to żadnego przełożenia na to, co się dzieje w tym filmie. Mm-hmm. Ale jeszcze a propos tych reakcji ludzi, to te reakcje ludzi z dupy, to jest jedna rzecz, ale jak oni reagują na Bena Grima w ogóle, to jest dla mnie pojebane strasznie. Jezus, sorry, ale... Ja wiem, że ludzie są skurwysynami i są chamscy i że potrafią się patrzeć na kogoś, bo nie wiem, nie ma ręki, albo się śmiać za jego plecami i on to słyszy. Przecież ja osobiście się nie spotkałem nigdy z takimi zachowaniami na ulicy. Ale kurwa, dlaczego tam wszyscy są dla niego niemili? Ja pierdolę. Dlaczego tylko niewidoma laska jest dla niego miła tak naprawdę w całym filmie? Bo nie widzi, bo jest tak brzydki, kurwa, że tylko ona może znieść jego obecność. Więc co to jest za gówno? Tak. Nie, ale w ogóle, wiesz co, w ogóle nie nazwę nawet tego, że uprzedmiotowianie, bo to jest w ogóle coś zupełnie innego, ale w ogóle te absurdalne sceny, w ogóle z rozbieraniem w ogóle tego Chrisa Evansa, wiesz, na zasadzie, w sensie to jest w ogóle tak głupie, wiesz, i po prostu w ogóle obrzydliwe w ogóle są te sceny, wiesz, jak on w tym śnieżnym jacuzzi w ogóle, bo typ w ogóle zaczął się palić w ogóle i wiecie, nagle... No, Jezu, to jest tak głupie, że nawet nie chce mi się w ogóle tego relacjonować. I w ogóle, wiesz, ta reakcja tej laski, tak? Jakby Bena wiesz, w ogóle właśnie, nic... kurwa. Tak, chodź na ruchanko, wiesz, w ogóle wpadł, jakby... Zapalił się, wpadł, kurwa, w górę śniegu, roztopił ten śnieg i mówi, no to może wykorzystamy sytuację z tym nagolasa, tak. Poruchamy się. I ona w ogóle... Ona dobra. No w ogóle nie, no to... Kto tak reaguje? Nie, no w ogóle, ja nie wiem. Może my jesteśmy, wiesz, zbyt... Zbyt racjonalnie podchodzimy do świata? A może my nie reagujemy tak na spontaniczne jacuzzi w ogóle z nagim facetem? Może, w ogóle, ale nie, może tak trzeba żyć. Nie, ale nie, no w ogóle to jest obrzydliwe. Ale w ogóle, czy ty pamiętasz, w ogóle wyglądała kurwa... w ogóle wiesz, żona Bena Grima, która wychodzi w ogóle ubrana... Tak, kurwa! No w ogóle co to w ogóle było w ogóle? Koleś kurwa wstydzi się swojego wyglądu przed żoną. W ogóle płynie do Ameryki statkiem, w ogóle co? Ucieka ze szpitala na swój widok, na swoją nową formę kamienną. Nie wiem, jakim cudem wchodzi gdzieś na jakiś statek i dopływa do Nowego Jorku, po czym nie wiadomo skąd wyciąga płaszcz i kapelusz, co akurat było nawiązaniem do komiksu, więc szanuję, że nosił ten strój. Tak. Ale chowa się przed własną żoną po krzakach i dzwoni. Wywołuje no na zewnątrz. Chodź na zewnątrz, tak jakby nie mógł pójść po prostu do domu. Muszę ci coś pokazać, kurwa. Jestem potworem z kamieni. Ona wychodzi w szlafroku. I to w ogóle... Wiesz... I to jak dystans jakiś pokonuje. To nie jest, że ona otwiera drzwi do klatki i... Hejka, tylko przechodzi przez ulicę, kurwa. I stoi na niej. Tak. Co to, kurwa, jest? Czy ci ludzie na planie, kiedy kręcili tą scenę, nie widzieli, że jakie to jest głupie? Ale ja mam w ogóle, wiesz, to wrażenie, że jest taka... Czy to było tylko po to, żeby ją rozebrać? Żeby tak, pokazać, że ona jest taka lasa? Oczywiście, że tak. No w sumie, biorąc pod uwagę, że, kurwa, Jessica Alba dwa razy się chyba rozebrała w tym durnym filmie. Nie, ale wiesz, to nasz... nie wiem, czy na szczęście to jest właściwy termin. Przynajmniej nie tylko ona. Wiesz, na zasadzie, równouprawnienie. Że bezsensownie rozbierali wszystkich. Wiesz, jakby... Takie kucowskie równouprawnienie. Jezu, nie, no... Wiesz, co mam na myśli. Tak, ale... Ja... No nie wiem, jakby nie wiem w ogóle nawet... I te pójść... kurwa żarty. Boże. Zesrania. Ja rozumiem żarty zesrania, sam lubię. Deadpool robi to na przykład dobrze, ale poczekaj, tam... bo może niektórzy nasi słuchacze nie widzieli tego filmu, więc trzeba im powiedzieć, że jakby tam żarty były tego typu, takiej kategorii, że Mr. Fantastic, który ma moc... Rozciągliwości ciała. Tak. Wykorzystują do tego, że sięga po straj taśmy, kiedy zabrakło. To chyba taki, wiesz, to chyba miała być taka scena, która że jest taki relatable. Tak. I kurwa, Ben Grimm, który nagle został jakimś nieokrzesanym brutalem. Przecież jak był człowiekiem, nie zachowywał się w taki sposób. Mm-hmm. Dlaczego jak poszedł z doktorem Doomem do knajpy, to się kurwa zbeczał jak świnia przy kelnerce? Po co to było w ogóle? Dlaczego tam były takie rzeczy? Ja nie rozumiem tego filmu. Tam jest pełno takich kurwa, nie tylko takich chujowych scen, ale takich drobnych niuansów, które są kompletnie od czapy. Tak. Siedzi i beka. No i co to? Ani to nie jest śmieszne, ani to nie, nic nie mówi na temat tego bohatera, bo wcześniej taki nie był, więc automatycznie masz w głowie, dlaczego on tak robi, skoro wcześniej był normalny. To znaczy, że co, jak kurwa traci powłokę cielesną człowieczą, to nagle przestaje być kurwa, obowiązywać go przestają zasady kultury osobistej? O co tam w ogóle chodzi w tym filmie?
Dlaczego doktor Doom nagle staje się jakimś psychopatą? Tego też nie czaję. W ogóle ta relacja między nim i Sue Storm jest kompletnie z dupy. Co to jest? W ogóle? O co tam chodzi? W ogóle już dawno nie widziałem tak na siłę, próby na siłę wygenerowania w ogóle jakiegoś, wiesz, no nie, w sensie, wiesz, przecież tam w ogóle nawet nie da się jakoś empatyzować w ogóle z tymi postaciami, bo, tak jak, bo one są po prostu bezsensowne. Są głupie, zachowują się jak idioci wszyscy. Wiesz, najlepsze jest w ogóle to, że zachowują się jak idioci, a kurwa, wiesz, są jakimiś geniuszami. Nie, no, nie, wiesz, no, na przykład tak jak nie cierpię Tonego Starka w każdej postaci, to na przykład, no dobra, jest sobie ten Robert Downey Jr., tak, którego też nie lubię w ogóle, ale spoko, no oglądam to. Jakby wiesz, docenić, bardzo fajnie tańczył swego czasu na Instagramie. Nieważne. ale wiesz, jakby to przynajmniej, no nie wiem, no to jest jakiś poziom, jakiś coś w ogóle. I naprawdę... Jest to jakaś postać, która ma głębie i ma jakieś, kurwa, jest przemyślana i w kolejnych filmach rzeczywiście jest rozbudowywana, a tutaj tego nie ma. Znaczy, nie wiem, nie pamiętam, może w drugiej części, bo nie wiem, jakim cudem ten film zdobył drugą część. Ale to jest w ogóle, wiesz co, niesamowite, że można w ogóle zrobić tak, tylko, no właśnie, bo też... To jest ważne. Ja muszę też, ja też o tym w ogóle myślałem, kiedy oglądałem ten film i jak będziemy o tym rozmawiać, żeby nie nadużywać słowa, że ten film jest tak zły, bo są gorsze. Tak, on jest po prostu durny. To są rzeczy, które po prostu oglądasz i myślisz sobie, ja pierdolę, no, wiesz co, jak można to w ogóle popuścić? Wiesz co, bo ten film to jest właśnie coś takiego, że jak tak sobie myślę, ile pieniędzy zostało wydane na zrobienie tego filmu. Na zniszczenie tak dużej ilości samochodów. To myślę sobie właśnie, ten film traktuję jako taki dowód, że kapitalizm w wykonaniu amerykańskim, kurwa, doprowadza po prostu do takiego bełkotu, który, że ktoś w ogóle jest w stanie uzasadnić w ogóle coś tak płaskiego, byle jakiego. Nie, w ogóle nie, ja będę się trzymał słowa durny, bo ten w ogóle to jest, durny film. To jest adekwatne. Widzę, że patrzysz na notatki, ja też tak, patrzę. Tak, bo ja mam trochę notatek i nie pamiętam, co tam sobie wpisałem. Ja, słuchajcie, bo jakby, wiecie co, ten film jest tak durny, że trochę trudno jest jakby... W ogóle ja chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że w ogóle Sarek nie ma żadnego w ogóle scenariusza w ogóle na ten odcinek. Ja też nie mam scenariusza. To, że ostatnio podzieliłem się nerdowską tabelką. Jezu, ej, w ogóle... Też się jaracie, tak jak ja się jarałem w ogóle tym grafem. Graf kojarzy mi się źle z podstawówką. Słuchajcie, ej, to może jakby mam wrażenie, że jeśli ci z was i te z was, którzy już dotrwali z nami do tego momentu, jakby czujecie mniej więcej poziom absurdu. Więc ja poczytam sobie teraz w ogóle moje notatki, które były pisane ad hoc. Żaden początek jak jakiś byle serial. Ale widzisz, też masz to skojarzenie, że byle serial. No. Tak. Postaci jak karykatury, spojrzenie jak z opery mydlanych. Dalej mam budowanie karkołomnych, stereotypowych relacji zamiast tworzyć ekscytację podróży. O, muzyka jak młot pneumatyczny. Krzyczy, o kurwa, jakie piękne. Krzyczy, to brzmi jak taki nagłówek z jakiegoś pisma muzycznego z lat 90. Sceny krzyczą głośno... Nie, czekajcie, co to jest napisane? A, muzyka krzyczy głośno, ważna scena. W ogóle, o, moje notatki dalej brzmią tak. Nie mogę traktować poważnie tych twarzy jak z żurnala. rockowy soundtrack w ogóle nie pasuje do Fantastycznej Czwórki. O, moja notatka. Żarty z dupy. Ja mam dumie z jebem. Właśnie, kurwa, jak można było rozjebać tak zajebistą postać, jaką jest Doktor Doom, który jest w komiksach jednym z lepszych superzłoczyńców. A oni zrobili z niego jakiegoś... W ogóle, co jest jego motywacją? Bo ja nie do końca rozumiem. Co on stracił? Bo miliardera wyjebali z jakiejś firmy i stracił laskę, którą miał głęboko w dupie tak naprawdę, bo kiedy trafiła do szpitala, pojawił się po trzech dniach i nakupił jej kwiatków, na które jest uczulona. W ogóle, co to kurwa jest? Ale wiesz co, mam tutaj coś, co w ogóle bardzo jest ciekawe, bo mam tutaj taką notatkę, że ten film jest obrzydliwie biały. Pomimo tego, że tak, Alicia Masters jest w ogóle czarna i tak dalej, ale wiesz, co jest najlepsze? No. Reżyser jest czarny. Naprawdę? No ale no, 2005. No więc jakby trochę... Pewnie dlatego zrobili w kolejnej wersji czarnego Human Torcha, żeby nie było znowu oskarżeń o to, że jest biały. Ciekawe, jak MCU z tego wybrnie w sumie. Z czego? Z tego, że sami biali są członkami Fantastycznej Czwórki. No. A i wiesz co? I właśnie, bo chciałem jeszcze trochę, żeby ugruntować w ogóle naszą rozmowę w czymś bardziej konkretnym. No.
Wiesz co, właśnie jak były te reakcje tej... chodzi mi o to na przykład, że wiesz, i tak jak się czyta w ogóle te komiksy, to ja zawsze miałam problem ze zrozumieniem, jaka jest różnica pomiędzy kurwa Avengers a X-Men. Mm-hmm. Wiesz, że to no powie... jest duża różnica. Ale... Znaczy w sensie odbioru, Przez ludzi. No bo jedni są mutantami. Ale ja to wszystko rozumiem, ale to jest bez sensu. Wiesz, w ogóle na zasadzie, w sensie wiesz, jakbym miał tutaj w ogóle przeleciała mnie za oknem w ogóle wiesz, Brygada Avengers, a za chwilę Brygada X-Men, to co miałbym powiedzieć przy pierwszej? Uuu, a przy drugiej w ogóle, o kurwa, chowajmy. Wiesz, no w ogóle... No ja rozumiem, bo to jest w sumie... Mam ten sam problem. I dlatego w ogóle właśnie ta cała konstrukcja tej narracji superbohaterów jako celebrytów, która była obrzydliwa w tym filmie, ale która również pojawia się w ogóle w komiksach. Często nie, się... no często. Fantastyczna Czwórka była takimi celebrytami. Przecież ich ślub to było wydarzenie medialne. I w ogóle to było, wiesz, zawsze fajnie. Nie kurwa, gdzie jest zły dzień. Wiesz, co ja dzisiaj zrobiłem? Coś, czego zwyczaj nie robię. Aż się boję. Po pracy poszedłem spać. Tak się kurwa czułem, jak najebany, że poszedłem spać. Ale w ogóle, żeby to właśnie było to, czego nie chciałem spoilerować. Bo... No. O to chodziło? Napisałem na Messengerze do grupy z naszą koleżanką Kasią. Pozdrawiamy. Kasia, słuchasz. Kasia Bodzińska? Tak. Że czuję się właśnie jak najebany, niech ten dzień się skończy, jest słabo i tak dalej. I Dorotka za 5 minut przybiegła i chciała mnie pocieszyć. Wchodzi, otwiera drzwi do sypialni, w której pracuję i wybucha śmiechem, bo ja siedziałem przed komputerem bez koszulki. Bo było mi kurwa gorąco, bo nagle się, zazwyczaj tak nie robię. A, okej. Po prostu się rozebrałem w trakcie pracy i siedziałem jak taki... Ty nie mów, co ty robisz w trakcie pracy. Co, jesteś na antenie. Napisałem to też swoim kolegom z pracy, więc doskonale o tym wiedzą. Zdiagnozowali mnie, że może mam menopauzę. Andropauzę. No, menopauzę, miał być żart. Że wiesz, że jestem chłopem i nie mogę mieć menopauzy, więc taki żart, rozumiesz? O Jezu, co to się dzieje? Skończyłem pracę, posiedziałem sobie troszkę i stwierdziłem, że pierdolę, to idę spać. Rozebrałem się do naga. Jakie radykalne posunięcie. Bo ja mam też tak, że ogólnie utożsamiam sen z brudem. Dla mnie... Co? Jak ja się budzę po śnie, czuję się tak kurwa brudny, że jedyne o czym marzę, to żeby się umyć. Ale chodzi ci o warstwę potu, która powstaje? No też, czasami się spocisz, jest gorąco, jest w tym zaduchu podkołdrowym siedzisz, jest tak kurwa, ja nie lubię, jak jest tak ciepło. Jakbyś miał postać, to mógłbyś się nazywać Hygienic Man. Tak, to prawda, tak by było. Rozebrałem się po to, żeby nie zapaskudzić swoich ubrań, które miałem na sobie dzisiaj, bo wiedziałem, że jeszcze przyjedziesz, że nie mogę chodzić raczej w łachach. Czy wy to służycie? Spałem na golasa, obudziłem się, poszedłem się umyć drugi raz, a jak dzisiaj ci tłumaczyłem, tak. Nie lubię brać prysznica dwa razy bez sensu, a wiem, że to była moja fobia tak naprawdę, wcale nie byłem brudny. To jak ty reagujesz, kiedy ja czasami u was biorę dwa razy prysznic, nawet kiedy jestem kilka godzin? Nie, no proszę bardzo, rozumiem doskonale, no doskonale rozumiem, że brud to jest, jak mówi mój tata, gówno to mój największy wróg. Drugim wrogiem jest pot. Więc dzisiaj jest zły dzień, tak abstrahując znowu od głównego tematu. Ale słuchaj, pozwólmy sobie... Ale to był w sumie film, w którym dużo golizny było, więc... Ale też jakby nie było, trochę rozmawiamy o sytuacjach rodzinnych. To jest film o rodzinie. No jest. Przecież nie jest wcale moim zdaniem o rodzinie. W ogóle. Właśnie, w ogóle. Tak naprawdę to, na czym polega Fantastyczna Czwórka, czyli to, że oni są drużyną, która się uzupełnia, zostało pokazane dopiero w ostatniej 5 minutach filmu, tak. Kiedy pokonali wspólnie doktora Dooma w tak. Bardzo beznadziejny kurwa sposób, z kreskówki. W bardzo beznadziejny sposób z kreskówki i też w ogóle kompletnie nieuzasadniony, bo oni w ogóle nawet nie praktykowali tych swoich mocy. W ogóle, więc skąd nagle w ogóle tak cała... Tym bardziej, że Reed Richards jakieś 10 minut wcześniej został zamrożony przez doktora Dooma jak płodyka i godek, kurwa prawie. I siedział zamrożony... Z czego się śmiejesz? Nie byłem gotowy na płodek i godek. I siedział taki zamrożony, po czym nagle odtajał i ruszył do walki, bo jak wiadomo, kiedy człowiek jest zamrożony, to wystarczy go ogrzać i już wszystko jest w porządku. Nie ma kurwa odmrożeń 5 stopnia i nie amputuje mu się kończyn. Co za głupi film. No, to jest... Ale teraz powiem jedną rzecz na plus. To, że poczekajcie, wszyscy się przygotujcie. Że Sue Storm została też naukowcem.
I w którym momencie, wiesz, wszystkie teksty brzmiały, wszystko u ciebie okej? Okay? Chodzi mi o to, że to był gest w stronę tego, żeby... Nie się jebią. Seksistowską genezę oryginalnej Fantastycznej Czwórki, w której Sue Storm była tylko logą. Zamienić na inną seksistowską w ogóle. Na mniej seksistowską, tak o 10%. Okej, okay, dobra, to rozumiem. Dobra. Po prostu doceniam za starania, no. Wow, jaki ty dzisiaj jesteś łaskawy. No. Po tych wszystkich rzeczach, które powiedziałeś. A co sądzisz o efektach specjalnych? Bo ja nie, mam problem, bo ja nie wiem, jakie były standardy w 2005 roku. Czy to były chujowe efekty specjalne, czy były na tamte czasy, wow, ale super, kurwa, jak on się rozciąga, wygląda jak prawdziwy. Wiesz co? Bo dla mnie to wyglądało jak taki filmik z gry na początku, jak się gra zaczyna, jak włączasz grę i masz wprowadzenie do historii. To mniej więcej był ten poziom. Wiesz co, wydaje mi się, że jakoś mnie to... Wiesz co? Te efekty były lepsze niż w Wonder Woman 84. Oglądałeś? Oglądałem. Ja nie. W ogóle mnie to nie dziwi. Mam zamiar, ale jakoś nie mam czasu. Słuchaj, to jest bardzo ciekawy film w tym sensie, że... A czy wszyscy go hejtują? Czy jest tak chujowy? Ja rozumiem, co Patty Jenkins chciała zrobić w tym filmie. I nie mam z tym problemu i uważam, że jest tam w ogóle nawet, ale oglądałem go z Mikołajem i na przykład Mikołaj, ponieważ nie czyta komiksów, mam wrażenie, że ten film trzeba czuć magię komiksu, zanim on się stał dekonstruowany. Czyli to jest ten podstawowy błąd, który był popełniany moim zdaniem z Batmanami Nolana. O, i to jest zupełnie inny rodzaj problemu. To znaczy, wiesz, tam jest masa złych rzeczy, ale jakby ja trochę rozumiem, co ona chciała zrobić. Nie wyszło, ale rozumiem, co chciała zrobić. Zachęciłeś. Nie, wiesz co, ja myślę, że ty... Nie, no nie wiem. Nie Dobra, wiem. Najpierw, żebym ja do tego doszedł, to ja muszę obejrzeć Ligę Sprawiedliwości, bo jeszcze też nie widziałem. Chcesz... Ja na razie widziałem tylko Suicide Squad i Birds of Prey. Jedno było chujowe, drugie było super. Ale wiem, że poprzednie filmy DC są słabe, oprócz Aquamana, więc... O. Słucham? Tak ludzie mówią, nie wiem, ja tak słyszałem, ja się opieram tylko na opiniach innych. Aquaman jest super. Wiesz co, jeśli Fantastyczna Czwórka jest durna, no. To czekaj, jakby zrobić gradację, to mamy... Co by było pod durny? Chujowe. Nie, coś takiego... Wiesz co, kurwa, Aquaman jest turbo durny. Gorszy niż Fantastyczna Czwórka? No nie, lepszy, ale... Ale jest durne. W sensie, wiesz, to jest taki film, gdzie naprawdę... Czy to jest film pokroju Szybcy i Wściekli? Tak. Okej, okay, to mi się nie spodoba. No to cofam. To tylko Wonder Woman i Birds of Prey. Ja nie wiem w ogóle, czy jest coś jeszcze do powiedzenia o tej fantastycznej... Wiesz co, mam na przykład coś takiego, że... Na przykład jak sobie myślę o tym... Na przykład bardzo mnie zaciekawiło w ogóle, co powiedziałeś w ogóle o Silver Surferze. No. O komiksie. Mm-hmm. I jestem na 100% pewien, że ten sam reżyser w ogóle, ci sami producenci w ogóle tego filmu zjebali tego Silver Surfera. Tak, ja pamiętam drugą część. Tak. Ja pamiętam drugą część bardziej niż pierwszą. Pierwszą Aha. widziałem gdzieś tam w telewizji, pewnie na jakimś kurwa Polsacie czy coś. To chyba leciało w ogóle jakoś tydzień po tygodniu, więc ja to musiałem oglądać ciągiem już dawno po premierze. Ja, kochany, pamiętam, że ty pracowałeś w ogóle wtedy jeszcze w kinie, kiedy był Silver Surfer. Który to był rok? Nie. Tak. 2007 chyba była Fantastyczna Czwórka 2. Czekaj, sprawdzę. Nie pracowałeś? Wydawało mi się, że pracowałeś. Ja w kinie pracowałem 2011, coś takiego. To dlaczego mi się tak totalnie... Nie, przecież jak MCU już istniało, to nie było tego. Nie było. Już Fox nie robił tych rzeczy, poszedł tylko w X-Men. Ej. Oj, mam dosłownie wspomnienie. Ja pracowałem, zacząłem pracę w kinie, na pewno pracowałem w 2011, bo byłem jako pracownik i na Kapitanie Ameryce i na Torze i to były moje pierwsze filmy Marvela, jakie widziałem w ogóle. W sensie MCU. 2007 to był rok, nie mogłem pracować wtedy w kinie, bo miałbym... Nie wiem, mam chyba jakieś powikłania po covidowe. Które... COVID? Może. Które gąbkę z mózgu mi robią.
Ale pamiętam, że w Fantastycznej Czwórce 2 był ten Silver Surfer i on był niby ważną postacią, ale taką trochę drugoplanową. No i tam nie było nic ciekawego. To było tak jak w pierwszej części... Nie było refleksji filozoficznych? Nie. Tak jak w pierwszej części były te postacie nijakie, tak samo Silver Surfer w drugiej części też był taki nijaki. Przynajmniej są konsekwentni. Ale inny szys plus, o którym zapomniałem powiedzieć, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, w tym filmie wystąpiła figurka Marvel Legends. Więc szanuję. Ja pierdolę. Widziałem jakąś figurkę, nie wiedziałem, że jest to ta figurka, ale dziękuję, że się... Ciekawostka. Czekaj, w ogóle też wiem, co jeszcze chciałem, jaki wątek chciałem poruszyć, że relacje emocjonalne między tymi postaciami też są bardzo chujowe. W sensie... My trochę o tym powiedzieliśmy, jak wspominałem o doktorze Doomie i jego... Dupie w tym wypadku. W sumie tak będzie się nazywać. Chociaż kurwa, to nie żaden doktor Doom, tylko jakiś kolosus połączony z Terminatorem. Co, dlaczego? Dokładnie co, tak. O co chodzi? Dokładnie. Co to jest? Jeszcze jest Elektro w sumie, bo jeszcze prąd pobierał z otoczenia. Ja w ogóle wiesz, miałem tak, że jak oglądałem te sceny w ogóle z tym quasi profesorem, profesorem Doomem. Co za amalgamat. To w ogóle miałem tak, że czy ja źle pamiętam doktora Dooma z komiksów? W sensie, wiesz, w ogóle jakby o co tu chodzi? Wiesz, w ogóle kompletnie nie mogłem tego skleić. Idiotyczne też było to, że... No powiedz, co jeszcze było idiotyczne. I w jakim oni byli związku? Bo ja nie do końca rozumiem, czy ona wiedziała, że z jego dziewczyną? Czy ona myślała, że tylko z nim pracuje? Bo... Tak. Bo on się oświadczał. Ja nie do końca rozumiałem, jak to interpretować. Tak, ja w ogóle, ja mam wrażenie, dobrze to nazwałeś, że ja nie do końca byłem pewien, czy te postaci wiedzą, że są w związku miłosnych. Czy w ogóle jakie mają granice tych związków. No i oczywiście typowe, stereotypowe przedstawienie kobiety, która obrażanko stosuje i chuj, i się obraziła i to jest cała jej tak naprawdę głębia psychologiczna. Ona się obraża na wszystkich. Ale też była taka chujowa scena, jak Richards mówi do niej, że gdybyś lepiej kontrolowała swoje emocje, tak. To wiesz, i tak sobie myślę, a ty chuju? Właśnie. Może byś się kurwa lepiej rozciągał w ogóle, wiesz. Tak, tak, to też było właśnie takie seksistowskie, kurwa, w tym klimacie lat 60. a mieliśmy 2005. Trochę czasu minęło, ale jak widać, wydawałoby się. Nie wszędzie. Ale co ciekawe, w napisach końcowych zauważyłem, że Kevin Feige był producentem tego gówna. Ja wiedziałem, chłopak, że on robił X-Men, nauczył. Więc on tak, widzisz, jest przyssany do Marvela od co najmniej 20 lat. Więc tak, ale też właśnie to w sumie dobrze, że o tym mówisz, bo nie róbmy z niego tego dobrego. Jakby maczał też palce w chujowych produkcjach. Ale też nie wiesz, jaka do końca była jego rola, bo teraz jest jednak bardziej... sprawczą ma moc. No miejmy nadzieję, że rola była taka, że wyciągnął lekcję. No to, no to na pewno, no bo to widać po filmach, jaki jest w ogóle poziom. Ale wiesz co, to jak już tak w ogóle, w sensie, wiesz, ten film jest taki żadny, że tak chyba płynie... Ciężko o nim mówić. Kurwa, Doktor Strange był lepszy. Przynajmniej ten stary? Zauważyłeś, że mówimy o samych słabych filmach przez to, że jest pandemia? Ja myślałem, że my po prostu lubimy słabe. New Mutants, które było rozczarowaniem. Doktor Strange sprzed kurwa 150 lat i teraz to. Nie mogę się już doczekać WandaVision. Ale jeszcze zanim zakończymy. Przestań, tak mnie strofą. Co Fox miał z tym, że jak ktoś zyskuje moc, to mu się pojawiają siwe pasemka na włosach. W X-Men było to samo z Rogue. Tutaj Reed Richards został napromieniowany tymi kosmicznymi promieniami i nagle kurwa osiwiał. O co chodzi? Co to jest w ogóle za jakieś idiotyczne? Albo to pominąć i niech nie ma tych siwych skroni, albo niech po prostu od początku je ma. Ale to jest, wiesz co? O co w tym chodzi? Czy to jest symboliczne pokazanie przemiany, kurwa? Ale nie masz wrażenia, że to jest chyba coś, czego się już nie robi? Szczęście. Że właśnie to jest chyba ten taki... Mam wrażenie, że to był właśnie jeszcze taki czas, kiedy próbowali jeszcze ogarnąć, jak bardzo muszą się odnosić do materiału, wiesz, do źródłowego materiału. No ale z tym też jest problem. Tak. Bo nie wiem, czy to w sumie chciałem poruszyć też przy okazji WandaVision, ale przez to, że nie obejrzałeś, nie możemy tego zrobić. Na razie. Twórcy filmowi mają taki
kurwa, jakby się wstydzili tego, że robią jakaś postać, nie, że jakaś postać ma durny strój w komiksach, albo że się nazywa się, kurwa, wiesz, Hello, Frogman. Mr. Fantastic na przykład, nie? Kurwa, najchujowsze imię tak, świata. Ale kurwa, masz Dwayna The Rocka Johnsona, który nazywa się Kamień, kurwa, i nikt nie ma z tym problemu. I wszyscy mówią, tak, zostań prezydentem USA, będziesz super, Kamień, kurwa, na prezydenta. I nikt nie ma z tym problemu, że koleś ma chujową ksywę. A przypierdalają się do czegoś, co jest przed, wiesz, 70 prawie lat, w sensie ma prawo być chujowe w dzisiejszych czasach, bo się zestarzało po prostu. Więc albo niech to pominą i idą w kierunku takiego... Bo też ja na przykład bardzo nie lubię w filmach superbohaterskich, kiedy się robi te filmy na poważnie i one są takie mroczne, kurwa, i najlepiej to nikt nie nosi kostiumów. Jedynym wyjątkiem, ale to nie jest adaptacja, to są te filmy Glass, Niezniszczalny, jak się nazywał? Tak. To było fajne, bo to było zupełnie inne podejście. A tutaj, kiedy masz, kurwa, materiał źródłowy, który ma tak, który jest tak w ogóle obfitą tradycją, i wstydzenie się tego, albo robienie sobie z tego żartów, jest dla mnie takie, kurwa, trochę z dupy. No bo nie jesteśmy już na tym etapie, co ta Fantastyczna Czwórka w 2005 roku, że faktycznie może komiksy nie były tak popularne wśród ludzi, może nie wszyscy to kojarzyli. W tym momencie ludzie kojarzą, kurwa, jakieś kompletnie niszowe postacie. Powstaje film o Shang-Chi. Wiesz, o co mi chodzi? Więc nie jest to już problem, moim zdaniem, żeby sobie robić nawet jaja i pokazywać te oryginalne kostiumy, czy oryginalne, nazywać te postacie ich imionami z komiksów. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jednak chyba trochę może być związane w ogóle z pewnymi, wiesz, jakby jeśli ci ludzie nie... Wiesz, bo to jest chyba kwestia dystansu. Wiesz, jakby jeśli oni nie wiedzą, jak ugryźć materiał źródłowy w takim sensie, że wiesz, żeby z czegoś sobie robić jaja w mądry sposób, musisz to rozumieć. No, być może. No teraz ja zauważam, że mam przynajmniej takie wrażenie, że te filmy Marvela, które powstają w ciągu ostatnich kilku lat, są właśnie robione przez ludzi, którzy rozumieją. I dlatego one są lepsze niż na przykład Iron Man 1. Bo mimo tego, że ludzie się bardzo tym podniecają i jest bardzo dużo fanów Iron Man 1, ja nadal uważam, że to jest jeden... To jest też taki żaden film tak naprawdę, bo on też się wpisuje w ten schemat. Ja jestem w tej grupie. Jesteś, naprawdę? Tak, dla mnie to jest ten właśnie typowy schemat takiego filmu superbohaterskiego, który Spider-Man tak naprawdę ukuł. Że to jest zawsze ta sama historia przewidywalna, wiesz, jak się skończy, nie ma tam nic zaskakującego i Iron Man taki był. Chcesz mi tutaj teraz powiedzieć wprost, patrząc mi w oczy, że uważasz, że Iron Man 2 jest lepszy? Nie, Iron Man 2 jest gorszy, ale Iron Man 3 jest lepszy, moim zdaniem. Tak. Ja uważam, że to jest najlepsza część tej serii, bo tam coś się nowego w końcu pojawia. Iron Man 2 to jest Iron Man 1, tylko że jest inny złożeńca i to się niczym nie różni. Ja nie odróżniam, ja nie widzę różnicy, mi się te filmy zlewają w jeden. Ja niedawno je oglądałem i ja w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, co się działo w którymś z tych filmów. Muszę pomyśleć, żeby kurwa poprawnie odpowiedzieć na pytanie, na przykład w którym filmie pojawia się jaka postać, bo nie wiem, dla mnie to jest ten sam film. I z tego powodu na przykład mi się te pierwsze filmy Marvela nie podobają, bo one wszystkie były pod ten schemat robione i Fantastyczna Czwórka nawet tego nie potrafiła dobrze zrobić, bo tam ten schemat nawet jest. Tak. Nie ma schematu, tam nie ma fabuły. A w ogóle to kurwa, proszę mnie posłuchać, Marvel, serial Fantastyczna Czwórka to byłoby coś pięknego, a nie film. Więc to, że ma powstać kolejny film, to uważam, że może się udać. Ja na przykład mam coś takiego, że jak sobie tak myślę, wiesz, na przykład ta Fantastyczna Czwórka, jak im nie poszło w ogóle z tym rebootem, wiesz, to miałem tak, dajcie se siana, kurwa, wiesz, skoro już mamy w ogóle Shang-Chi w ogóle na tapecie, to już w ogóle jakby olejcie tą sprawę w ogóle, co nie? Ale ja rozumiem, że te zawiłości kontraktowe jednak, wiesz, że... No, poza tym to jest duża marka, no, mimo wszystko, więc myślę, że też nie chcą pieniędzy stracić na czymś, co już jest popularne po prostu, siłą rzeczy. Ach. Coś miałem jeszcze powiedzieć i zapomniałem, bo czuję się nadal jak najebany. To jest tak nieważne. A, wiem. Co sądzisz o tym, bo pojawiła się taka plotka. A propos Fantastycznej Czwórki, jednak połączymy to jakoś... Nic. Z teraźniejszością, mimo tego, że to film sprzed 15 lat. Że Chris Evans podobno ma się pojawić jako Human Torch w drugiej części Doktora Strange'a. Oj, niech sobie już darują w ogóle tego Chrisa Evansa. W sensie jakby chłopak okej, ewoluował, jakby spoko, ale w ogóle też jakby dajmy szansę innym ludziom. Nie, ale chodzi mi o to,
Czy podoba ci się pomysł na to? Nie. Żeby... ja pierdolę. Nie podoba mi się żaden pomysł w ogóle z kontynuowaniem w ogóle Fantastycznej Czwórki, a już próba uratowania kurwa tego gówna, żeby... To miałoby być w formie żartu, no. A. Że Doktor Strange podróżuje po różnych zakątkach multiversum i nagle patrzy, o, ty nie jesteś Kapitanem Ameryką? Znaczy, to są plotki, to nie jest nic potwierdzone, ale akurat gdyby coś takiego się pojawiło, to bym szanował. Właśnie w formie tak nawiązania przy... żartobliwego. Niestety nie możemy porozmawiać na inne tematy. Dora, słuchajcie, muszę z multiversum. Muszę kończyć, bo mam do obejrzenia Wanda. Dlatego kończymy ten chaotyczny odcinek. Nie wiem, czy da się tego słuchać. Słuchajcie, ja też chyba jeszcze tak nie było, ale jakby mam nadzieję, że będziecie dla nas wyrozumiali. Temat był taki. Temat był taki. Ja czuję się jak najebany. Ja też coś tam miałem, że co? Co? Coś mówiłem, że... No miałeś kryzys ogólnie. Ja kryzys mam. Zapomniałeś, widzisz? Wspaniale się bawisz tutaj. Nie, bo próbowałem wznieść się na wyżyny mojego profesjonalnego podejścia do tego, co robimy przy tym temacie. To było to. Nie rozumiem, co do mnie powiedziałeś, ale okej. Ja pierdolę, dobra. Jest późno, już trzeba spać. A nie, czekajcie, to dzisiaj, skoro już wszystko jest na odwrót, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Nie, jak ty ładnie. Ty to robisz lepiej. No, zaglądajcie. A może założymy profil na tym prawicowym Facebooku? Prawicowym? W ogóle nie. Jakby wystarczy... Nie, tam nas nie ma, tam nas nie szukajcie. Wystarczy, że Płodek i Godek się pojawiły dzisiaj. Więc nie róbcie burt w Zakopanem. Uważajcie tam w kinach i nie oglądajcie Fantastycznej Czwórki. Nie oglądajcie, bo... I do usłyszenia w przyszłym tygodniu, jeżeli Konrad nie zapomni. Ej, może ty masz jakieś moce? Taki moce? Posiwiały. Mam moc... Kurwa, mam taką moc, że łysieję przedwcześnie. Właśnie, włoski znowu zapuściłem. Nie zapuściłem, tylko nie mam czasu się ogolić. Pa!